które realizuje tylko te zadania publiczne, których nie da się kupić na rynku. Mamy też państwo takie mniej minimum, można powiedzieć maksimum, które realizuje też rzeczy, które da się jakoś tam zastąpić. I problem jest taki, że wiele populistycznych ugrupowań, szczególnie w Polsce, oferuje wizję państwa minimum, ale taką połowiczną. Bez dochodów nie ma wydatków. I problem jest taki, że jeśli ktoś oferuje obniżkę dochodów, że zabierze ci mniej, to musi też wskazać, czego nie będziesz dostawał. Nie da się zrobić państwa minimum na zasadzie obniżymy wszystkie podatki i nie powiedzieć, z czego się zrezygnuje. To jest system naczyń połączonych. Likwidacja PIT-u to są wpływy mniejsze o 140 miliardów złotych. CIT-u to jest jakieś kolejne 80 miliardów. Mamy z 200. Teraz z ZUS-u. Z każdego roku do ZUS-u ZUS wydaje na emerytury z 350 miliardów złotych. I to nie jest tak, że to wydaje na te emerytury pieniądze, które ci ludzie wcześniej zaoszczędzili, bo niestety po transformacji ustrojowej wszystkie oszczędności ludzi żyjących w PRL-u no, wyzerowały się. Nasz system emerytalny wygląda w ten sposób, że w znacznej większości my po prostu płacimy na teraz na świadczenia obecnych emerytów. Więc problem z likwidacją ZUS-u polega na tym, że jeśli my nie będziemy musieli płacić na ZUS, że my będziemy dopiero płacić na swoje emerytury, które zobaczymy za jakieś 30-40 lat, no co z tymi emerytami teraz, tak? Oni też płacili całe życie. I jeśli my przestaniemy płacić na nich, to mamy jakieś kolejne 350 miliardów próżni, bo jakoś musimy im to zapłacić. Jeśli my nie będziemy płacić ZUS-u, oni i tak muszą dostać te świadczenia, bo do tego się zobowiązaliśmy przed nimi. To już nawet nie jest doktryna tego, że państwo musi zapewniać emerytury, ale zwyczajnie państwo musi realizować swoje zobowiązania, do których się zobowiązało wcześniej. Więc likwidacja ZUS-u to jest dziura 350 miliardów kolejnych. Likwidacja NFZ trochę analogicznie, no w sensie też trudno byłoby to nagle uciąć i sprywatyzować całą opiekę zdrowotną, no bo NFZ to też są jakieś tam struktury, to są jakieś tam świadczenia na kilka lat plus, ale już pominijmy ten NFZ, nie? Likwidacja podatków dochodowych, które są w spadek wpływów o około 220, no ponad 200 miliardów. Likwidacja ZUS-u to są kolejne wydatki większe, około 300 miliardów. 350. I przepraszam, że ci przerwę. Te wszystkie dane, o których mówisz, można znaleźć, są Tak. one dostępne Tak, publicznie. są dostępne publicznie. Dokładnie. Jest sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej i wtedy tam w takim sprawozdaniu co roku Rada Ministrów to publikuje, są wszystkie rzeczy podane. No, w każdym razie w tym momencie robi nam się dziura pół biliona złotych w dochodach publicznych. I likwidacja nawet tego powszechnie nienawidzonego z tej strony 500+, nawet i wszystkich świadczeń rodzinnych, emerytalnych ostatnich lat, czyli te trzynastki, czternastki, 500+, jakieś 300+, mama plus i tak dalej, to jest 100 miliardów złotych mniej. W sensie to jest 100 miliardów złotych, które będziemy wydawać mniej. Więc z jednej strony, okej, faktycznie w kieszeniach publicznych będzie 100 miliardów złotych więcej, ale z drugiej mamy dziurę na kilkaset miliardów złotych. Problem z finansami publicznymi jest taki, że wiele wydatków państwo musi ponosić. Albo dlatego, że zobowiązało się już wcześniej przed swoimi obywatelami, albo zobowiązało się na przykład przed jakimiś inwestorami na obsługę długu, tak? Musimy ponosić wydatki na obsługę naszych zadłużeń, bo będziemy bankrutem. Unia Europejska. Tak długo jak jesteśmy członkami, musimy płacić za składkę członkowską w Unii Europejskiej. Administracja, wszystkie te jednostki budżetowe, to też wymaga pieniędzy, na które musimy ułożyć. No i wreszcie takie jak zobowiązania państwa, tak? Emerytalne, zdrowotne, no to są rzeczy, które okej, możemy obciąć, ale musimy i tak się rozliczyć z naszych poprzednich zobowiązań. Więc państwo minimum, jeśli musi być w doktrynie, to nie może polegać tylko na mówieniu, że obniżymy podatki, ale trzeba też wskazać, które wydatki trzeba będzie obniżyć. Bo niestety inaczej się to nie bilansuje i doprowadziłoby do jakiegoś ogromnego krachu, ogromnej wielkiej dziury budżetowej. W ogóle pomijając to, że ten VAT miałby na przykład być obniżony, więc już w ogóle poziom dochodów publicznych spadłby na łeb, na szyję. Mówiło się, nie wiem, mówiło się o tym, że z kolei po takiej obniżce podatków gospodarka by tak rozhulała, że ten VAT by wszystko naprawił, nawet obniżony. Mamy 23% najwyższej stawki, to byłby 15%.
Tylko jeśli z tego VAT-u teraz mamy 220 miliardów, to jeśli ten 15% VAT-u miałby zapewnić dodatkowe 500-600 miliardów, nie wiem, o ile nasza gospodarka musiałaby wzrosnąć, ale to już byłyby naprawdę jakieś kosmiczne wartości. To już dosłownie zaraz byśmy PKB chyba prześcignęli Stany i Chiny razem wzięte w takim scenariuszu. Więc no naprawdę, tak podsumowując, bez dochodów publicznych nie ma wydatków. To jest cały system naczyń połączonych. Możemy mieć państwo minimum, możemy mieć państwo maksimum, ale właśnie trzeba pamiętać. Państwo maksimum, duże dochody, ale duże wydatki. Państwo minimum, małe dochody, ale małe wydatki. To wszystko musi się bilansować. Prosta matematyka. To był tylko przedsmak. A cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!